Siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z mobilnego grania, czyli serii, w której pokazuję wam najlepsze i najciekawsze gry na wasze telefony i w pierwszym wakacyjnym odcinku na moim kanale. W końcu moi drodzy się udało, w końcu mamy wakacje i w końcu przed nami 2 miesiące totalnego luzu. Jeśli wy też tak jak ja nie mogliście doczekać się tych wakacji, strzelcie łapkę w górę i spróbujmy z okazji początku wakacji dobić pod tym filmem powiedzmy 20 tysięcy lajków. Lekko nie będzie, ale w sumie wakacje zaczynają się tylko raz w roku, więc fajnie gdyby udało nam się te 20 tysięcy lajków dobić. A ja w dzisiejszym odcinku jak zwykle pokażę wam 4 nowe mega kozackie gierki, tym razem idealne na wakacje. Aha, jedną z tych gier będzie Tamagotchi na telefon, więc musicie to zobaczyć. W dzisiejszym odcinku jak zwykle będziecie mieli również szansę na zgarnięcie karty podarunkowej do wydania w sklepie Google Play o wartości 50 zł. Żeby mieć szansę na jej zgarnięcie, wystarczy, że pod tym filmem po pierwsze zostawicie łapkę w górę. Chociaż to mam nadzieję, że już zrobiliście. Po drugie, zasubskrybujecie mój kanał i walniecie obok dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu i żeby pomóc mi dobić 1 000 000 subów do końca tego roku. Chociaż szczerze wam powiem, że jak patrzę na to, ile subów było w ostatnich dniach, to no mam nadzieję, że uda się ten 1 000 000 subów dobić nawet do końca wakacji, ale żeby tak się stało, to no musicie mi pomóc. Wielkie dzięki wszystkim, którzy zasubskrybowali i po trzecie w komentarzu pod tym filmem zaproponujecie tytuł gry, którą chcielibyście, abym pokazał w kolejnym odcinku. Jeśli to wasz komentarz i to wasza gra pojawi się w kolejnym odcinku, to taka karta trafi w wasze ręce. Jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu, to jest nim Mikołaj B z tym oto komentarzem, w którym jak widzicie zaproponował gierkę Tamagotchi. Wielkie dzięki Mikołaj za twój komentarz, wielkie dzięki również za to, że na końcu komentarza zostawiłeś swojego maila, bo dzięki temu byłem w stanie łatwiej się z tobą skontaktować, sprawdź skrzynkę pocztową, bo odezwałem się tam do ciebie w sprawie nagrody. A ja tymczasem moi drodzy się przymykam i przechodzimy właśnie do pierwszej gry, do gierki o nazwie Tamagotchi. Okej, moi drodzy, jak widzicie, My Tamagotchi Forever, bo tak dokładnie się ta gierka nazywa, właśnie nam się uruchamia. No i zwróćcie uwagę, że moja postać w tej chwili śpi, chociaż z tego co widzę, poza tym, że jest wyspana, to nie jest ani najedzona, ani wypróżniona, ani nie jest również jakaś specjalnie wesoła. Czas ją w takim razie obudzić. Żeby to zrobić, po prostu naciskamy na lampkę. Wtedy jak widzicie, lampkę gaśnie, odsłaniają się zasłony i nasza postać wstaje. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście pójść do toalety. Chociaż tutaj jak widzicie, no troszkę jest narobione na podłodze. Otwórzmy sobie kibelek, naciskamy teraz tutaj, żeby nasza postać się wypróżniła. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, gierka no jest niestety dość dziecinna. Jest to gierka dość mocno 3+, ale jest to moi drodzy Tamagotchi. Ostatnio Tamagotchi było strasznie głośno, głównie ze sprawą taką na feedę, ale w sumie Tamagotchi kiedyś było ogromnym hitem, więc w momencie, gdy wyszło na telefon, po prostu musiałem wam to Tamagotchi pokazać. Skoro nasza postać jest już wyspana, jest już załatwiona, to teraz musimy, moi drodzy, ją nakarmić. Żeby ją nakarmić, naciskamy tutaj na talerzyk i musimy teraz kupić coś, co będzie naszej postaci smakowało. Kupmy może frytki, zobaczymy, co powie na frytki. Dajmy, okej, mu frytki. O nie, on chce jakiegoś kurczaka chyba. Dobra, w takim razie możemy kupić tutaj, powiedzmy, 3 kurczaki, możemy mu te kurczaki wsadzić do buzi i wtedy powinien być już maksymalnie najedzony. Nie, jeszcze jednego kurczaka musimy kupić, bo zwróćcie uwagę, że ta ikonka na dole, druga od lewej strony, jeszcze nie jest w pełni zielona, teraz jest już maksymalnie zapełniona. No i jedyne, czego brakuje naszej postaci, to brakuje jej rozrywki. Rozrywka w tej grze jest bardzo ciekawa, bo chodzi tutaj, moi drodzy, o to, że zwróćcie uwagę, jest on narobił nawet tutaj. Dobra, trzeba te kupy szybko posprzątać. Okej, posprzątany, dostałem za nie monety, więc w sumie nie ma tragedii. Rozrywka tutaj polega na tym, że mamy, jak widzicie, listę dostępnych gier i po prostu grając w te gry, nasza postać będzie coraz bardziej szczęśliwa. Jak widzicie, jedną z gier, które w tej grze są, to jest to taka mini gierka, w której nasz zadanie jest po prostu naciskać palcem na ekran. Okej, okay, niestety chyba teraz przegrałem i lecieć z planety na planetę. Po każdej rozgrywce otrzymujemy monety, poza tym właśnie, że nasza postać będzie, jak widzicie, trochę bardziej zadowolona, to dzięki temu nasza postać będzie, moi drodzy, również zarabiała pieniądze. Mamy tutaj, jak widzicie, również Piano Tiles, czy jak zwał, tak zwał, gierkę, którą pewnie część z was już doskonale kojarzy, bo była kiedyś gra na telefon bardzo popularna na takiej samej zasadzie. Co prawda jakichś wielkich utworów tutaj nie tworzymy, ale również chodzi o to, żeby naciskać na wszystkie te płytki, tak żeby żadna płytka nie przeleciała niedotknięta na sam dół. Jak widzicie, za naciskanie od czasu do czasu dostajemy monety, od czasu do czasu również monety są losowo tutaj na mapie. O, teraz jak widzicie, moneta się pojawiła, gdy w nią klikniemy, to zarabiamy. Teraz jak widzicie, mamy poziom tylko z monetami, udało się te monety zdobyć, im dalej będziemy, tym oczywiście coraz szybciej będą te płytki leciały. Teraz specjalnie zginę, jak widzicie, niestety płytka przeleciała, umieram, mogę dać sobie jeszcze jedną szansę, oglądając
reklamę, ale ja nie będę tego robił. Zarobiłem 31 monet, mój wynik to jest 650 punktów, a rekord to jest, jak widzicie, 2300 punktów. Okej, udało mi się, jak widzicie, właśnie nabić kolejny level. Mam już level 6 w tej grze i z każdym kolejnym levelem odblokowujemy nowe rzeczy. Zobaczmy, co tym razem odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy jakąś kiełbaskę, czyli mamy nowe jedzenie, mamy tutaj również jakiś nowy obiekt, to jest chyba piknik, bo jest tam jakiś koszyk, jest koc, także odblokowaliśmy piknik i mamy dodatkowe 125 monet. Po powrocie do świata Tamagotchi, zwróćcie uwagę, że możemy wyjść z domu i tutaj poza domem mamy różne atrakcje. Mamy boisko, mamy tutaj jakieś sklepy, o, mamy prezent, który leci. Sprawdźmy, co w nim było, 200 monet, super, mamy ten prezencik, ale w prawym dolnym rogu mamy również ołówek, po naciśnięciu którego, jak widzicie, możemy edytować nasze podwórko. Miałem tutaj do tej pory boisko, teraz mogę to boisko zamienić na piknik, chociaż no nie do końca mogę, bo kosztuje on 1300 monet, a ja w prawym górnym rogu mam 1218. Mamy tutaj, jak widzicie, różne miejsca, które możemy sobie edytować. W każdym z tych miejsc mamy możliwość wykupienia nowych obiektów, nowych przedmiotów, które na początku musimy odblokować. Im wyższy level będziecie mieli, tym więcej będziecie w stanie odblokować. O, tutaj zwróćcie uwagę, mogę kupić drona. A kupmy tego drona za 1200 monet. Okej, dron jest już kupiony. Jak widzicie, możemy zrobić teraz naszym bohaterom zdjęcie przy dronie. Za to też czasami dostajemy jakieś monety, bo zwróćcie uwagę, że w tej grze mamy również misję. Dostałem za tą fotkę 100 monet, no i na tym generalnie ta gierka polega. Jeśli chodzi o wasze postacie, to zwróćcie uwagę, że tutaj są one wszystkie pokazane. Ja w tej chwili mam trzy postacie, mam jedno dziecko, jednego takiego, no już trochę większego szkraba oraz jedno dorosłe Tamagotchi, jeśli mogę to tak nazwać. Gierka, no jak widzicie, jest dosyć dziecinna, ale jest to Tamagotchi na telefon, musiałem wam tą gierkę pokazać. Dajcie znać w zakładce w prawym górnym rogu, na ile w skali od 1 do 5 tą gierkę oceniacie. Nie wiem, czy będziecie ją ściągali, bo tak jak mówię, jest dosyć dziecinna, ale szczerze mówiąc, te mini gierki w tej grze są dosyć ciekawe, można spokojnie w nie pograć. No i jeśli macie do wyboru na przykład Pou albo to Tamagotchi, to ja bym szczerze wybrał Tamagotchi. Druga gra w dzisiejszym odcinku jest to, moi drodzy, Clicker Racing, czyli gierka, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie polegała na klikaniu. W tej grze, jak widzicie, mamy samochód, mamy swój pojazd, mamy swojego bohatera w tym pojeździe i naszym zadaniem jest pokonywać przeciwników, którzy pojawiają się na naszej drodze. Jak widzicie, teraz mamy jakiegoś dobrego kandydata do wyścigu. Zwróćcie uwagę, że w górnej części ekranu mamy taki czerwony pasek i jeśli ten pasek zejdzie nam maksymalnie do prawej strony, to przechodzimy na kolejną planszę. Teraz, jak widzicie, okej, pasek nam się skurczył, teraz pojawił się kolejny. Jesteśmy na 18 planszy. Jak widzicie, u góry mamy nad paskiem kropki, które pokazują, ile kropek nam jeszcze brakuje do kolejnej planszy. Jak widzicie, mam 2 z 10. Jeśli będziemy mieli zapełnione 10 kropek, 10 czerwonych kropek, to będziemy mieli walkę z bossem, a po walce z bossem będziemy na kolejnej planszy. Im dalej jesteśmy, tym oczywiście coraz trudniej jest pokonywać naszych przeciwników, chociaż teraz, jak widzicie, zostawiam ich daleko, daleko w tyle. I mam tutaj dość sporo, moi drodzy, monet. Te monety oczywiście możemy wydawać, na ulepszanie naszego pojazdu. Ja sobie może zakupię tutaj jakieś Monkey Pit Crew, zobaczymy, co to będzie nam dawało. Aha, 247 tysięcy mil na sekundę. Naciskamy, a nie, nie mam tyle hajsu, to kosztuje 10 milionów. Ile mam pieniędzy? Ja mam 11, a nie, czyli mogę, dobra. Naciskamy sobie tutaj i zwróćcie uwagę, co teraz, moi drodzy, będzie się tutaj działo. Mam nadzieję, o, patrzcie, jak pasek w górnej części ekranu leci. Teraz pokonujemy wszystkich przeciwników bez najmniejszego problemu. Ja teraz mogę nic nie robić i przez najbliższe kilka poziomów mój bohater będzie sobie spokojnie jechał. To wszystko dlatego, że dawno w tą gierkę nie zaglądałem. Im dłużej nie będziecie do niej zaglądali, tym więcej monet wam się w tej gierce zbierze i wtedy po prostu te monety będziecie mogli wydać. Generalnie na ekranie macie również jakby podstawowe informacje. Na środku mamy, o, mamy nową planszę, spoko. Na środku mamy naszą aktualną prędkość, czyli 258 tysięcy czegoś, to są chyba mile na sekundę. Po prawej stronie mamy tap distance, czyli odległość, jaką pokonujemy po naciśnięciu na ekran. Mamy tutaj, jak widzicie, 73, więc to jest kompletnie malutko, bo zwróćcie uwagę, że pasek czerwony u góry ma w tym momencie ponad 300 tysięcy, ale ja to robię dosłownie w 3 sekundy. I po lewej stronie macie również jakby generator mil na sekundę, czyli to, ile będziecie jechali bez żadnego naciskania. Jeśli chcecie wydłużyć sobie jakby odległość przez każde naciskanie, to również możecie bez problemu to zrobić. Jak widzicie, możecie sobie tutaj to wykupić, ja sobie zrobię razy 100. I jak widzicie, teraz po każdym dotknięciu będę przejeżdżał nie 73, tylko 77 tysięcy odległości. Teraz, moi drodzy, naciskając, jak widzicie, no nie ma na mnie mocnych, mogę
mogę spokojnie sobie przez kilka najbliższych plansz tych bohaterów pokonywać. I w sumie zastanawiam się, czy to ja jestem jakoś specjalnie dobry, czy ta gierka jest póki co taka łatwa. Trochę w tą gierkę sobie pograłem. Gierka jest naprawdę bardzo ciekawa. W prawym górnym rogu, jak widzicie, mamy jakiś bonus. Spoko, ten bonus możemy sobie też tutaj bez problemu zebrać. Nie chcę oglądać żadnej reklamy. No i na tym właśnie, moi drodzy, ta gierka polega. W lewym górnym rogu mamy również, jak widzicie, misje, za wykonywanie których otrzymujemy zielone gemy. Te zielone gemy również potem można oczywiście w trakcie gry na wszystkie różne bonusy sobie po prostu wydawać, ale to myślę przetestujecie już sobie sami, jeśli ściągniecie tą grę na wasz telefon. Gierka jest bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli nie zrozumieliście dokładnie, o co chodzi, to ściągnijcie sobie ją na swój telefon, wtedy na pewno doskonale ogarniecie, na czym ta gra polega. I myślę, że jest to, moi drodzy, jedna z idealnych gierek na wakacje, bo w sumie co robić wakacje, jak nie klikać w telefon. Trzecia gra w dzisiejszym odcinku jest to, moi drodzy, Super One More Jump. Jest to gierka od twórców chociażby One More Bounce. Jest to gra, którą być może część z was z wyglądu będzie już kojarzyła, bo tak jak mówię, twórcy tej gry mieli wcześniej parę podobnych tytułów. No i generalnie gierka jest w swojej budowie bardzo prosta, ale wcale nie jest taka prosta, jeśli chodzi o tutaj pobijanie rekordów i przechodzenie kolejnych plansz. Generalnie, jak widzicie, mamy tutaj bohatera i naciskając palcem na ekranie, nasz bohater po prostu skacze. Generalnie bohater jest przyciągany do tego białego pola i naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby nie uderzyć w pole niebieskie. Jeśli uderzymy w pole niebieskie, to tak jak widzieliście niedawno, przegrywamy i w zależności od tego, ile zdobędziemy tych niebieskich kwadracików, tyle jakby gwiazdek będziemy mieli na koniec. Teraz, jak widzicie, zdobyłem jeden niebieski kwadracik, więc przeszłem tą planszę tak naprawdę na jedną gwiazdkę. Mogę dać sobie jeszcze jedną szansę, spróbujemy zdobyć tutaj więcej gwiazdek. Jeśli się nie uda, to przejdziemy za chwilę do kolejnego poziomu. Tutaj trzeba, no właśnie, w odpowiednim momencie wyskoczyć. Teraz, jak widzieliście, niestety mi się nie udało. Teraz również, więc niestety nie dam rady raczej pobić mojego wyniku. Ale to nic, przejdźmy do kolejnej planszy. Zobaczmy, jaka będzie kolejna plansza. Im dalej jesteśmy, tym oczywiście będzie robiło się coraz trudniej. O, tutaj się udało zdobyć ten niebieski kwadracik. Dobra, tutaj też się udało, więc mam szansę. Ajajaj, na trzy niebieskie kwadraciki. Chociaż tam nie wiem w sumie, jak ten kwadracik trzeba zdobyć. Pójdźmy sobie raz jeszcze w tamtym kierunku. Zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Aha, już chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Trzeba zrobić po prostu tak. Dobra, udało się aj zdobyć trzeci kwadracik, ale niestety, jak widzieliście, tuż przed końcem zginąłem. Ostatnia, trzecia próba przede mną. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Dobra, mamy już dwa niebieskie kwadraciki. Robimy cyk. Teraz trzeba w odpowiednim momencie wyskoczyć. No niestety, jak widzicie, skoczyłem za szybko. Okej, teraz udało mi się zrobić trzy kwadraciki. I co ciekawe, moi drodzy, w tej gierce jesteście w stanie zmienić tak naprawdę jej wygląd. To mi się bardzo, bardzo w tej grze podoba, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj różne motywy. Mamy motywy bajkowe, jakieś, nie wiem, baśniowe, mariowe i tak dalej, i tak dalej. Tych motywów jest tutaj całe mnóstwo. Mi osobiście najbardziej podoba się ten pierwszy, ale jeśli będziecie mieli ochotę, możecie sobie ustawić na przykład taki motyw, możecie zmienić sobie swojego bohatera na jakiś sushi na przykład. Może być sushi i teraz w ten sposób możecie, jak widzicie, w tej gierce po prostu grać. To mi się bardzo, bardzo podoba. Tego nie było w poprzednich wersjach, a właściwie w poprzednich grach tych producentów. A szkoda, bo jak widzicie, dzięki temu gierka jest naprawdę dość mocno urozmaicona. Chciałem zdobyć tam trzecią monetę, niestety mi się nie udało. Tutaj też tą monetę ominąłem. I na tym tak naprawdę, moi drodzy, ta gierka polega. Jest to, moi drodzy, gra co prawda bezpłatna, ale w momencie, gdy nie wykupicie płatnych wersji, to macie do wyboru tylko ten jeden tryb. To jest ten tryb, który wam pokazuję. Tutaj jest, jak widzicie, całe mnóstwo poziomów, więc zanim je przejdziecie, to na pewno trochę będziecie musieli w tą gierkę pograć. Ale jeśli wykupicie płatny dostęp, to macie tutaj również, jak widzicie, 5 innych poziomów. Te poziomy są tutaj dokładnie, a właściwie tryby są dokładnie opisane. Możecie sobie zobaczyć, czy warto tą gierkę wykupić, czy nie. Ja tej płatnej wersji nie wykupowałem, bo zazwyczaj pokazuję wam w mobilnym graniu gry darmowe. Ale jeśli gierka wam się spodoba, rozważcie zakup, bo z tego co widzę, jest tutaj kilka naprawdę bardzo ciekawych poziomów. I tak oto, moi drodzy, dochodzimy do ostatniej, czwartej gry w dzisiejszym odcinku. Gierki o nazwie Color Defense. Gierka nazywa się Color Defense, ale tak naprawdę jest to Tower Defense, który strasznie mi się spodobał i który, co ciekawe, znalazła Natalia. Po naciśnięciu przycisku start, jak widzicie, mamy do wyboru poziomy. Mam dopiero świat pierwszy, jest to świat o nazwie Tutorial, ale powiem wam szczerze, że już na tym świecie mam problemy. Boję się myśleć, co będzie dalej na kolejnych światach, bo z każdym kolejnym poziomem poziom trudności oczywiście rośnie, ale pokażę wam na razie na przykładzie poziomu 5, na czym ta gierka polega. Wybrałem sobie poziom 5, bo tego poziomu jeszcze nie przeszedłem. Jak widzicie, poziom nam się przyładuje. Mamy tutaj, co ciekawe, napisy po polsku. Jest to gra spolszczona, więc nie będzie problemu ze zrozumieniem tego, o co w tej gierce chodzi. I teraz, jak widzicie, mamy różne wieżyczki. Każda wieżyczka oczywiście robi co innego. Każda wieżyczka
Okej, ma swoje specjalne zdolności i naszym zadaniem jest po prostu zatrzymać falę pędzących trójkątów. Trójkąty, jak widzicie, właśnie wystartowały. No i zobaczymy, czy rozstawiając tak te wieżyczki, uda mi się te wieżyczki po prostu... znaczy, nie wieżyczki, tylko uda mi się tych przeciwników po prostu zniszczyć. Za każdego zniszczonego przeciwnika otrzymujemy takie pomarańczowe pierścienie. Te pierścienie można wydać na kolejne wieżyczki. Ja zaraz może postawię, wiecie co, tutaj gdzieś... kolejny laser. O, zróbmy coś takiego, zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak, chociaż czuję, że mogą niestety te trójkąty teraz przejść. Na szczęście czerwony drugi laser zaatakuje. Dobra, tam jeszcze mamy, okej, zielony trójkącik, zróbmy sobie tak. On pod koniec w razie czego jeszcze będzie je dobijał, no i póki co idzie całkiem nieźle. Jak widzicie na końcu mamy taką, taki ogień, właściwie taki ogień, na którym mamy cyfrę 3. Oznacza to, że niestety, no właśnie, jak widzicie, a nie, mamy 3 życia i w momencie, gdy jakikolwiek trójkąt doleci do końca, no to niestety tracimy jedno życie. Gdy stracimy wszystkie życia, musimy próbować od nowa. Jak widzicie, na razie idzie mi całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tak już zostanie, że nic się tutaj nie zmieni. Sorry za to, że jakby światło na kamerce się tak drastycznie zmienia, ale no niestety raz słońce, raz chmury i przez to nie mogę dostosować tutaj dobrze ustawień aparatu. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i teraz, moi drodzy, przed nami, nie wiem, czy już ostatnia fala, ale na pewno fala, z którą będziemy mieli pewien problem, bo pojawią się takie szybkie trójkąty. Te szybkie trójkąty możemy zatrzymać przy pomocy właśnie tego żółtego... przy pomocy tej żółtej wieżyczki. Czy mi się uda, to się zaraz okaże. Tutaj, jak widzicie, na razie idzie wszystko dobrze. Okej, żaden trójkąt chyba nie doleci do końca. Szczerze wam powiem, wczoraj próbowałem przejść tym poziom i mi się nie udało. Ale z tego, co widzę, dzisiaj chyba, mam nadzieję, damy radę. Tak, udało się w ostatniej chwili rozwalić tam ten jeden trójkącik. Stawiamy tutaj jeszcze zieloną wieżyczkę i chyba, moi drodzy, ten poziom będziemy mieli zaliczony. Uwaga, to była ostatnia fala, mam nadzieję, że tak. Ostatnia fala, dokładnie, ostatnia fala, jak widzicie, udało mi się przejść. Mogłem przejść do kolejnej fali, ale nie będę wam już jakby tej kolejnej fali pokazywał. Wiecie, na czym ta gra polega. Gierka prawdopodobnie dalej będzie jeszcze coraz bardziej urozmaicona, więc jeśli ta gra wam się spodobała, ściągnijcie ją na swój telefon i wtedy, gdy ją ściągniecie, będziecie mieli kolejną gierkę idealną na wakacje. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy wakacyjny odcinek z mobilnego grania. Mam nadzieję, że gierki, które wam pokazałem, wam się spodobały. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie gry chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. I jeśli to wasz komentarz i to wasza gra w kolejnym odcinku się pojawi, to taka karta trafi w wasze ręce. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, żeby nie przegapić żadnych odcinków. No i spróbujmy pod tym filmem, tak jak powiedziałem, dobić 20 tysięcy lajków z okazji początku wakacji. Ja, moi drodzy, na te wakacje życzę wam wszystkiego dobrego. Obiecuję ze swojej strony, że będzie pojawiało się całe mnóstwo bardzo ciekawych filmów, nie tylko związanych z mobilnym graniem i z aplikacjami na telefon, ale również inne dziwne, popularne rzeczy, które, jak wiecie, często na swoim kanale pokazuję, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu. Bądźcie ze mną, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda się dobić 1 000 000 subów.